Ewangelii według świętego Jana. Przy krzyżu Jezusa stała matka Jego oraz siostra matki Jego, Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena. Kiedy Jezus zobaczył matkę i stojącego obok ucznia, którego kochał, rzekł do matki: Niewiasto, oto syn Twój. Z kolei rzekł do ucznia: Oto matka Twoja. Od tego więc czasu uczeń wziął ją do siebie. Wszyscy doskonale wiemy, że dziś obchodzimy uroczystość Najświętszej Marii Panny Królowej Polski. Też pewnie wszyscy wiemy, że Kościół w Polsce, ten, który jest w Polsce, wybrał ten dzień na wspomnienie czy świętowanie, na cieszenie się po prostu tym, że Maryja jest królową Polski, ze względu na to, że ten dzień jest też ważny dla naszej ojczyzny, bo jest rocznicą uchwalenia pierwszej konstytucji, tak zwanej konstytucji 3 maja. Ale skąd w ogóle ten pomysł, żeby Maryja była królową Polski? Skąd to się w ogóle bierze? Oczywiście bierze się z tego, że Chrystus jest królem. No i to jest takie naturalne, oczywiste, że król jest synem królowej. Że w pewnym sensie można powiedzieć, że królowanie się dziedziczy. No w każdym razie to się wydaje dość naturalne, że skoro Chrystusa nazywamy królem, to również Maryję możemy nazwać królową. Moim zdaniem jej się to prawdopodobnie tak bardzo aż nie podoba. Nie chcę powiedzieć, że to jej robi przykrość, nie? Ale na tyle, na ile znam Maryję, moje przynajmniej o niej wyobrażenie jest takie, że ona woli, jeśli do niej się mówi matko. Czyli tak jak Jezus nazwał ją właśnie wtedy, nie tylko wtedy, ale również wtedy, kiedy wisiał na krzyżu i powierzył ją swojemu uczniowi Janowi. Powierzył ją, a jednocześnie jego powierzył jej jako matce. Dlatego jak ja na przykład mówię, bo nie chcę powiedzieć, że ja nigdy nie nazywam Maryi królową, że nie wiem, jakoś omijam to określenie. Zresztą bardzo się cieszę, nie? Tym dzisiejszym świętem i tym, że nazywamy Maryję królową. Natomiast zawsze, kiedy mówię o Maryi, czy tym bardziej do Maryi królowo, to tak naprawdę mam na myśli matko. Matko Jezusa, dana nam też, byś była matką. Tak, bo królowa, zresztą król też, znaczy królowa to jest de facto matka i król też analogicznie de facto jest ojcem. Tak przynajmniej z założenia powinno być. Tak, ja sobie tak wyobrażam, powiedzmy, gdybym hipotetycznie został królem. To się oczywiście nie zdarzy, no ale gdyby. To dla mnie bycie królem Polski na przykład oznaczałoby bycie ojcem dla narodu. Bo tak sobie wyobrażam królowanie. Niestety tak jest i to się nie bierze znikąd, nie? Że słowo król, królowanie, no jednak kojarzy nam się z przemocą,
z dominacją w każdym razie, z jakimś autorytaryzmem. No tak, no bo taki jest ten świat, nie? Tacy jesteśmy my ludzie, że czasami jeśli otrzymujemy jakąś rolę do spełnienia i ona z założenia jest piękna, jest służbą, jest okazją do okazywania, wyrażania miłości, to my to wszystko potrafimy wykorzystać, nie, w sposób niezgodny jakby, nie, z tym celem, założeniem, z podstawą tego, jakie są u podstaw, nie, właśnie tej służby, tej funkcji, tej roli. Jeżeli właśnie możemy coś wykorzystać do właśnie dominowania nad innymi, no to chętnie po to sięgamy. To się zdarza też nawet w rodzicielstwie. Nie? Są takie, niektórzy ludzie swoje rodzicielstwo też w ten sposób przeżywają, realizują jako okazję do tego, by nad kimś dominować. Czasem mam takie wrażenie, że niektórzy wchodzą w związek małżeński i potem też posiadają dzieci, nawet sobie do końca może z tego nie uświadamiając, ale po to, by dominować. Im się ta rola podoba, no bo daje pewne warunki, nie, do dominacji nad kimś. Łatwo się dominuje nad dziećmi. Dzieci są słabe, jak to się mówi, nie podskoczą, przynajmniej póki nie urosną. Nie, w miarę jak rosną, no to zaczynają podskakiwać. Więc coraz trudniej jest dominować nad nimi. Ale są ludzie, którzy uważają, że to jest normalne. Tak, i tak jest z wieloma innymi funkcjami, nie? Tak jest dzisiaj ze sprawowaniem też władzy. Dzisiaj król nie rządzi Polską, no ale rządzą politycy, rządzą ludzie wybierani demokratycznie, ale jednak posiadający potem jakąś bardzo dużą władzę, mogący wiele zrobić. Tak, dzisiaj może to się dzieje bardziej wieloosobowo, ale przez to też odpowiedzialność jest bardziej rozproszona. To też sprzyja właśnie tej dominacji, nie? Sprzyja temu, że wcale pomimo demokracji, pomimo tego, że nie ma króla jednoosobowej władzy sprawowanej nad narodem, to jednak gdzieś ta dominacja władzy nad człowiekiem jest. Poczucie braku wolności właśnie. Nie? Tak, oczywiście to się po części bierze z tego, że miłość, na przykład rodzicielska, czy tak, i obojętnie teraz, czy to dotyczy tego rodzicielstwa podstawowego w takiej formie podstawowej, jaką jest ta rodzina podstawowa, czy też dotyczy to szerszych społeczności, jak choćby narodu, który też jest swego rodzaju rodziną, to obojętnie o jakim tutaj poziomie czy zakresie tego rodzicielstwa mówimy, to zawsze miłość rodzicielska jest bardzo trudna. Bardzo trudna. Bo wiąże się oczywiście zawsze ze sprawowaniem jednak władzy. Z przywództwem. Mówiąc dokładniej, tak. Rodzice muszą być przywódcami, mają być przynajmniej z założenia. Jeśli nie są, to też są dysfunkcyjnymi rodzicami. Czyli dysfunkcja nie będzie polegać na przykład tylko na tym, że rodzice dominują, że jakby no. Tak, no po prostu uciskają właśnie, jak to Pan Jezus powiedział, nie? Że wśród was sprawowanie władzy nie może się opierać na ucisku. Tak, i to jest bardzo trudne właśnie, żeby z jednej strony nie być właśnie takim,
a jednocześnie sprawować przywództwo. Nie być uciskającym, ale jednocześnie być przywódcą. Właśnie takim jest Chrystus, nie? Dlatego on o sobie, jak powiedział, że jest królem, to powiedział: królestwo moje nie jest tego świata. Tak, królowanie, które jest oparte na miłości, nie jest tego świata. Bo tak naprawdę jest właśnie ojcostwem, macierzyństwem. Tak, i teraz wracam, nie, do tego, co powiedziałem na początku. Dla mnie Maryja jest królową, ale kiedy to mówię, to mam na myśli matka. Taka prawdziwa matka, kochająca, opiekująca się mną, nami, narodem. No, dlaczego nazwaliśmy Maryję królową, czyli de facto matką Polski? No, dlatego, że doświadczyliśmy jej działania, jej opieki po prostu, jej wstawiennictwa. Tak. Matka jest, jest tą, która jakoś łączy też, nie? Gromadzi. I Maryja, zobaczmy, nie? Choćby Częstochowa, to będzie osobno jeszcze 26 sierpnia obchodzone święto tak zwanej Matki Bożej Częstochowskiej. Wiadomo, o co chodzi. Że to nie chodzi o to, że Maryja się nazywa Częstochowska, tylko że jest takie miejsce, które nas, Polaków, gromadzi wokół Maryi jako matki, jako królowej. Tak, jest takie miejsce. Tak, i to jest piękne. To jest piękne, że Bóg jest królem, że Chrystus jest królem, czyli ojcem naszym, i że jeszcze mamy też Jego matkę na podstawie to, że ją mamy, to bierze się właśnie, opieramy na podstawie słów dzisiejszej Ewangelii, że mamy Maryję też jako królową, jako matkę. To daje nam, no mnie w każdym razie daje, no, daje takie większe poczucie bezpieczeństwa, ale też takiego braterstwa, jedności. Tak. Oczywiście nasza wiara, wiara chrześcijańska nie opiera się na tym, że Maryja jest naszą królową. Wiadomo. Nasza wiara opiera się na Chrystusie, na relacji z Nim. Na doświadczeniu Jego miłości, Jego obecności. Zbawienia przede wszystkim na doświadczeniu zbawienia, które On przynosi. Maryja nie jest zbawicielką. Tak, ale Maryja też jest. Jej obecność jest realna, konkretna. Ja też doświadczyłem w życiu, dla mnie ta data 3 maja to jest też ważny moment. W pewnym sensie można powiedzieć, że właśnie kiedyś 3 maja doświadczyłem czegoś, co mi dało ogromną siłę do udźwignięcia czegoś, co po ludzku było bardzo trudne. Ktoś by powiedział, może nawet niewykonalne. Tak, ale doświadczyłem, uświadomiłem sobie, że Maryja ze mną jest właśnie jako królowa, a mówiąc dokładniej, matka. I to mnie potem wspierało niesamowicie, tak. Także cieszmy się tym dniem, cieszmy się obecnością Maryi i bądźmy wdzięczni. Ja jestem w każdym razie wdzięczny Jezusowi, że nam Maryja dał. Więcej materiałów zapraszam na mój kanał YouTube'owy Akademia Szczęśliwego Życia.